mówił, jeszcze niczego nie wygraliśmy i w głowach tamto Scudetto wówczas przegrali kosztem oczywiście Juventusu. Pan Luca Pandia więc sobowtór aktora Matthew McConaughey już wyprowadza obie ekipy na murawę. Posłuchajmy jeszcze, jak żyje tym meczem Allianz Arena. Pierwszy wielki mecz Cristiano Ronaldo na Allianz Stadium w Turynie. Przywitanie dwóch trenerów. Mówił dziś grande ex tego meczu Ciro Ferrara. O tym spotkaniu przesądzą dwaj wielcy magowie na ławkach, a więc Massimiliano Allegri, no i wracający bramce szczęsny, dalej João Cancelo, Bonucci, Chiellini oraz Alexandro, następnie Emre Can, Miralem Pjanic oraz Blaise Matuidi. No i z przodu nie ma Bernardeskiego, jest Dybala, obok niego Mandzukic oraz Cristiano Ronaldo. I skład Napoli w bramce Ospina, dalej Albiol, Koulibaly na środku, po bokach Mario Rui, El Said Hysaj. Druga liga to Hamsik, Alan, Zieliński, a z przodu także Dries Mertens i Insigne. Także mamy w drugiej linii Kajechona, ale musimy zwrócić uwagę na to, że nawet dwie... Dobrze, Zieliński otrzymał piłkę od Rujego. Zieliński na pole karne, ale ciężko walczyć tym liliputom, jak pisał. Teraz taką rolę musi przejąć Cristiano Ronaldo. W takiej roli świetnie się spisywał w Hiszpanii. Zieliński może uderzyć. Zieliński, słupek, ależ mógł to rozpocząć Piotr Zieliński. Jeszcze nie koniec. José María Callejón, to może być wymarzony start dla zawodników Carlo Ancelottiego. Jeszcze Mario Rui, będzie rzut rożny dla SSC Napoli na początku tego spotkania. Ku temu jeszcze więcej powodów. Hamsik kontra Ronaldo, może być odpowiedź Ronaldo, niepewnie David Ospina. Pierwszy strzał Portugalczyka, średnio uderza ponad 8 razy na mecz Cristiano Ronaldo na początku tego sezonu Serie A. Jest to najwyższa średnia we wszystkich ligach europejskich od 2004 roku, odkąd te statystyki są zbierane. Miralem Pjanic. Był obiekt tabu, tymczasem Alan. Alan, kolejna szansa. Uwaga, Callejón! Mertens, gol! Gol! Mali giganci, a więc trafił pierwszy. Dries Mertens jest 1-0 dla ekipy Napoli. Liliputy wkradły się do bramki Juventusu, ale na to zapowiadało się od ładnych paru minut. Najpierw Zieliński, a teraz kapitalne zagranie i praktycznie do pustej bramki skierowana piłka. Nazywany jest pitbullem Alan i teraz wywalczył tę piłkę w środku pola. Dograł do José María Callejona, nie miał żadnych szans i do pustej bramki trafił Dries Mertens. Pisała La Gazzetta dello Sport, Piccoli kontra Grandi, czyli Mali, Dries Mertens. Piotrek wykonał wielki skok mentalny i w kadrze u Jerzego Brzęczka, i także w tym sezonie. Tymczasem Ronaldo, ale prosto w Davida Ospinę. Drugi strzał w tym meczu Portugalczyka. Jak tak dalej pójdzie, to Ospina sobie poprawi o co najmniej 100% statystyki interwencji. Przed tym spotkaniem także raczej nie widzę. Matuidi. Tym razem po lewej stronie Ronaldo dobrze sobie poradził. Uwaga, Blaise Matuidi. Wiemy, że ma piekielnie... Mario Rui. Widać ten ząb, widać tę waleczność większą na razie po stronie zawodników Napoli. Żółta kartka, choć teraz przesadził Mario Rui. Pokazuje Alan, że było to dopiero pierwsze takie przewinienie Mario Rui'ego, ale to raczej nie jest. Cristiano Ronaldo. Ronaldo kontra El Said Hysaj. Ronaldo świetnie sobie poradził lewą nogą. Cristiano i gol! Mario Mandzukic, ale jaka asysta! Cristiano Ronaldo i Super Mario ponownie trafia. Talizman Mandzukic, jeżeli Mario trafia, to sami sobie Państwo dokończcie, co się dzieje. Fratellis na Allianz
Stadium, który nie miał żadnej szansy, Dawid Ospina, a świetnie sobie poradził ze Zeidem Hysajem. Najpierw poszedł do prawej. Pjanić, to musiało boleć. Pjanić, za chwilę może być 2-1, Emre Can. Tylko niezadowolenie na trybunach w Turynie. Ale teraz obudzili się wreszcie. Dziś protestują ze Cristiano Ronaldo. I co? Koulibaly, musi być gol. Nie ma. Jakie zamieszanie. Kosz przed bramką. Dawida Ospiny. Jakim cudem to nie wpadło. Trzech piłkarzy Juventusu przed linią bramkową. Zakotłowało się w sposób nieprawdopodobny. João Cancelo. Wyprzedził Zielińskiego. Cancelo zdążył. Ospina. Chciał te... Ruszył Ronaldo tylko we dwóch. Teraz spróbują Bianconeri. Zabrakło sił. No tylko Ronaldo w polu karnym po tej akcji Kili. Taka zasada słynna, że drużyna mistrzowska zawsze pokona drużynę mistrzów, ale dziś Napoli do takiego miana w ostatnich 20 minutach już nie dorasta. Naprawdę, jeżeli Paulo Dybala. Jeżeli dociągną do końca pierwszej połowy z remisem, to pewnie Carlo Ancelotti uruchomi tutaj zmiany, bo pojedynki fizyczne z przodu. Kolejne spotkanie, kolejne starcie z Kalidou Koulibalym. Tym razem Ronaldo górą i żółta kartka dla Kalidou Koulibaly'ego. Piłka przejdzie rywalnie, tylko że za hołdowanie takiej zasadzie są kartki. Rui z kartką. Tymczasem Insigne. Chcą, żeby to ostatnie słowo w pierwszej części należało do nich. Mario Rui. João Cancelo z łatwością ograł rywala. Paulo Dybala. Dybala niecelnie, podobnie jak przed chwilą. W tempie początek dla Napoli. Te pierwsze 20 minut gol Mertensa, ale potem pałeczkę odzyskał. Przecież rozpoczynają się te akcje ofensywne. No i więcej celnych strzałów, bo też miał trochę roboty dzisiaj już w tym spotkaniu Dawid Ospina. Napoli to zespół, który świetnie czuje się w meczach wyjazdowych. Patrzą nie Paulo Dybala. Cristiano Ronaldo! Gol! Nie ma! Dobitka i jest! Mario Mandzukic po raz drugi i też tę akcję zaprojektował Cristiano Ronaldo. A właściwie Dybaldo, bo także Paulo Dybala bardzo daleko tę piłkę podkolował. No to jednak nie udało się utrzymać tego remisu Napoli. Miał tę piłkę na rękach, Dawid Ospina strącił ją lekko na słupek i dobija strzał Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic. Druga asysta w tym meczu. Nie ma komu dograć tej piłki. Chiellini blisko Mertensa, jeszcze tutaj interwencja. Przemalował tę grzywę na kolor niebieski. Gdy Napoli pokonało w Superpucharze Włoch właśnie Juventus. Mamy kolejny faul, mnożą się te przewinienia, widzimy żółtą kartkę. I czerwoną! I czerwoną! I czerwoną, a więc Mario Rui był yellow alert, a teraz red alert, czerwona kartka, jednak tak to musiało się skończyć. Gilotyna poszła w dół, ktoś musiał głowę stracić z tych trzech piłkarzy zagrożonych kartkami i nie ma co się oszukiwać. Mario Rui był pierwszy w kolejce. Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne, Arkadiusz Milik, Milik do Kajekona, Kajekon, Kajekon i grande! Grande Wojciech Szczęsny! Kapitalnie to wybronił, ale świetne podanie Arkadiusza Milika. Ale ta interwencja potwierdza, że w meczach z wielkimi Wojtek spisuje się świetnie. Piękna asysta w meczu z Fiorentiną, wówczas Arkadiusza Milika. Teraz też pokazał, że ma zmysły do gry. No to jest chyba skip typu B. Tymczasem gol! Gol! 3-1! I Leonardo Bonucci, to jest chyba gwóźdź do trumny dla Neapolu. No to uciszył wszystkich, a już szczególnie kibiców Neapolu. Tutaj już chyba nic złego Juventusowi się nie stanie.
Hajduk zawodnicy Maxa Allegrego nie widzą. Jeszcze poszukają bramki. Jeszcze Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ale teraz lepszy Dawid Ospina. Kapitalne zagranie rodem z sytuacji Sassuolo, kiedy zdobył drugą bramkę w meczu właśnie z Neroverdimi. Alan Fabian Ruiz ruszył minik, ale był na nie ma offside'u. Ronaldo, Cristiano Ronaldo, jednak mamy tutaj spadek na Arka Milika. Mario Mandzukic, Ronaldo jeszcze chce tutaj bramkę zdobyć za wszelką cenę. 4 po stronie Juventusu, Bernardeski Ronaldo. Obok z tej rywalizacji na Allianz Stadium dziś ten stadion uśpiony ze względu na protest kibiców, ale uśmiechnięty od ucha do ucha CR7.